Dzień dobry, witam serdecznie, pozdrawiam Was wszystkich, przede wszystkim tych, którzy komentują, tych, którzy pytają, tych, którzy odpowiadają na moje pytania, bądź też tych, którzy okazują mi swoją sympatię i wsparcie, stawiając mi wirtualne kawy, a link to link na stronę prowadzący, gdzie można tę kawę mi postawić, znajduje się w opisie tego oto materiału. No dobrze, dzisiaj będziemy rozmawiali sobie na temat bardzo smutnej, strasznej, wstrząsającej historii, która niewiele osób jest w stanie zostawić tak bez wrażenia. Fragment Księgi Rodzaju, bo o tym właśnie fragmencie będziemy sobie rozmawiali, najłatwiej jest zlokalizować, jeżeli pomyślimy sobie o takim zwyczajowym tytule Ofiara Izaaka. No dobra, mamy Izaaka, ale Izaak nie wziął się sam z siebie. Izaak był synem Abrahama. Urodziło mu się to dziecko bardzo, bardzo, bardzo późno. Jego żona Abrahama, tak, Sara, była już kobietą w podeszłym wieku, ale urodziła dziecko i jak czujemy, albo przynajmniej tak po ludzku rozumiemy, Abraham i Sara musieli być bardzo, bardzo, bardzo szczęśliwi z racji tego, że doczekali się wspólnego potomstwa. No ale wiemy też doskonale, że Stary Testament, Księga Rodzaju, jest zapisem różnego rodzaju niekoniecznie zrozumiałych z punktu widzenia człowieka historii, jakie dzieją się pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Chyba przede wszystkim pomiędzy Bogiem a człowiekiem, a nie człowiekiem a Bogiem, ponieważ tutaj niemalże za każdym razem Bóg ma ostatnie słowo do powiedzenia, no co zresztą jest w naturze Boga, i człowiek jest zmuszony do różnego rodzaju działań albo do ponoszenia konsekwencji innego rodzaju działań, bądź też zaniechania. Fragment, który przeczytam teraz, jest jednym z najbardziej wstrząsających fragmentów całego Pisma Świętego, mówię o Nowym Testamencie i Starym Testamencie. Fragment ten jest istotny z bardzo wielu różnych powodów, począwszy od powodów takich językowych, literackich, a skończywszy na takich moralno-filozoficznych konsekwencjach, jakie wynikają z lektury tego tekstu, która nie będzie lekturą na kolanach, tylko będzie lekturą albo z pozycji siedzącej, albo nawet stojącej, tak? Czyli nie będziemy temu tekstowi oddawać cześci i chwały, tak jak można oczywiście traktować Pismo Święte, ale będziemy przyglądali się temu fragmentowi z perspektywy kogoś, kto obcuje z literaturą. No dobrze, Stary Testament, Księga Rodzaju. Dobrze. A po tych wydarzeniach Bóg wystawił Abrahama na próbę. No, ja będę komentował tak. Będę komentował na bieżąco. Tak, Bóg bardzo lubi wystawiać ludzi na próbę i przede wszystkim próbuje ich wierności. I wiemy doskonale, że pierwszą parą, która została wystawiona na próbę, to byli Adam i Ewa. No i nie udało im się tej próby przejść. Samo wystawianie na próbę nie wydaje mi się być czymś moralnie w 100% czystym, no ale co ja tam wiem. No i Bóg rzekł do niego, Abrahamie, a gdy on odpowiedział, oto jestem, powiedział, weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, i idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jakie ci wskażę. No dobra, no i istota najwyższa, czyli Bóg mówi coś takiego do człowieka, czyli do istoty, która jest no nieskończenie mniejsza. Tak? Pan Bóg oczywiście musi zdawać sobie z konsekwencji, jakie psychologicznych, tak, przede wszystkim, jakie pojawią się w głowie Abrahama, w sercu Abrahama. To nie jest polecenie w stylu Abrahamie, posprzątaj przed swoim namiotem, albo Abrahamie, weź się ogarnij, ale to jest polecenie, zabij swojego jedynego syna. Powiem wam tak, gdybym ja coś takiego usłyszał, od nie wiadomo jakiej boskiej istoty, to ja bym powiedział, nie ma takiej możliwości. Nie ma takiej możliwości. Oczywiście są tacy filozofowie i są tacy teologowie, którzy uważają, że Abraham wychodzi zwycięsko z tej próby, ponieważ zabiera swoje dziecko do właśnie kraju Moria i tam robi absolutnie wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby złożyć ofiarę z małego dziecka.
No to jedźmy dalej, zostawmy sobie tych filozofów i tych teologów gdzieś tam na półce z różnymi ekstremami, ekstremistami. Ja nie będę się wypowiadał zbyt mocno na ich temat. Pomyślcie sobie sami, co można o takich ludziach pomyśleć. No dobra. Nazajutrz rano Abraham osiodłał swego osła, zabrał z sobą dwóch swych ludzi i syna Izaaka, narąbał drzewa do spalenia ofiary i ruszył w drogę do miejscowości, o której mu Bóg powiedział. Coś nam tutaj brakuje. To jest pewnego rodzaju gra literacka. Oczywiście autor tych słów, autor tego tekstu biblijnego, nie myślał pewnie o żadnej grze literackiej, ale udało mu się osiągnąć coś, co jest niesamowicie trudne do osiągnięcia. Przypominam sobie taki esej, i teraz nie pamiętam dokładnie, chyba nazywał się Blizna Odyseusza, możecie sobie sprawdzić, a autorstwa. Oj, teraz w ogóle już nie pamiętam, ale Blizna Odyseusza. I tam porównywane były dwa fragmenty tekstów pochodzące ze starożytności. Po pierwsze, fragment Odysei, no bo stąd Blizna Odyseusza, a po drugie, właśnie ten oto fragment Starego Testamentu. No i co wyszło z tego porównania? Z tego porównania wyszło, że nie można było w inny sposób opisać tego, co zostało opisane. Nie można było przy pomocy ludzkiego arsenału słów, przy pomocy takich, a nie innych sformułowań, przymiotników, czasowników i tak dalej, nie można było opisać tego, co musiał czuć Abraham, który właśnie prowadził swoje dziecko na pewną śmierć. Śmierć, którą on sam Izaakowi zada. Nie można tego poczuć. Kiedy prześledzimy sobie całą tę opowieść, to uderzy nas to, że z tej opowieści praktycznie nie można usunąć już żadnego słowa. Nie jest jakieś tam przyimki czy zaimki, ale to niech wam będzie. Ale nie można już odjąć niczego, ponieważ wtedy ten tekst byłby kulawy, byłby jakiś kaleki. Autor tego tekstu zabrał z niego wszystko to, co by mogło pachnieć albo pobrzmiewać fałszem. Dlatego, że nie da się w żaden sposób nazwać tych uczuć, które kłębią się w człowieku, rozdartym pomiędzy Bogiem a dzieckiem. Tak? Nie da się tego zrobić. I cała ta opowieść jest tego świadectwem. Ta opowieść jest ogołocona do takiego szkieletu, do nagiej konstrukcji, z której nie można już odjąć niczego, ponieważ ta konstrukcja by się zawaliła. Na trzeci dzień Abraham, spojrzawszy, dostrzegł z daleka ową miejscowość i wtedy rzekł do swych sług: Zostańcie tu z osłem, ja zaś i chłopiec pójdziemy tam, aby oddać pokłon Bogu, a potem wrócimy do was. No, krótko mówiąc, tu Abraham się chyba jakoś minął z prawdą, ponieważ użył zaimka, nie, ponieważ użył liczby mnogiej. Wrócimy, tak? Na tę chwilę Abraham nie przewiduje tego, że wróci z synem, ale raczej mówi: wrócimy. Czyli kłamie, nie tylko oszukuje swoich służących, ale również oszukuje swojego syna, bo przynajmniej nie mówi mu prawdy. Tak? I Abraham, zabrawszy drwa na spalenie ofiary, włożył je na syna swego Izaaka, wziął do ręki ogień i nóż, po czym obaj się oddalili. Izaak odezwał się do swego ojca Abrahama: Ojcze mój. A gdy ten odrzekł: Oto jestem, mój synu, zapytał: Oto ogień i drwa, a gdzież jest jagnię na całopalenie? Abraham odpowiedział: Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu mój. No, Bóg już sobie upatrzył. Abraham znowu tak powiedział i mówi prawdę i delikatnie się z tą prawdą mija. Tak? Nie chce powiedzieć wprost swojemu synowi, co go czeka, więc mówi, że Pan Bóg już sobie przygotuje odpowiednią ofiarę. No to uspokojony, chyba uspokojony, Izaak idzie dalej. A gdy przyszli na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa i związawszy syna swego Izaaka, położył go na tych drwach na ołtarzu. I zobaczmy, nie ma tutaj najmniejszej informacji na temat tego, w jaki sposób przebiegało to wiązanie. Wyobraźmy sobie, co się działo w głowie naszego bohatera biblijnego, czyli co się działo w głowie Abrahama w momencie, w którym
Izaak najprawdopodobniej zrozumiał, że będzie złożony w ofierze. Co się działo w głowie Izaaka? Tak? Co się działo w głowie Abrahama? Co się działo w głowie syna? Co się działo w głowie ojca? Przerażająca sytuacja. Nie jestem w stanie nawet dodać tutaj żadnych określeń, które by w jakiś sposób mogły ocenić, opisać tę sytuację bez posługiwania się słownictwem, którym posługują się, nie wiem, psychiatrzy chyba. Dobra, no to Abraham już podnosi nóż, o może tak podniosą nożyczki, tak? Podnosi nóż i w ostatniej chwili pojawia nam się anioł. Anioł pański zawołał na niego z nieba i rzekł: Abrahamie, Abrahamie. A on rzekł: Oto jestem. Anioł powiedział mu: Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego. Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś mi nawet twego jedynego syna. Abraham, obejrzawszy się za siebie, spostrzegł barana uwikłanego rogami w zaroślach. Poszedł więc, wziął barana i złożył w ofierze całopalnej zamiast swego syna. I dał Abraham miejscu temu nazwę Pan widzi. Po czym anioł pański przemówił głośno z nieba do Abrahama po raz drugi. Przysięgam na siebie, wyrocznią Pana, że ponieważ uczyniłeś to, a nie oszczędziłeś syna twego jedynego, będę ci błogosławił, dam ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie, jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza. Potomkowie twoi zdobędą barownię swych nieprzyjaciół i będziesz szczęśliwy i w ogóle hura. Ja się tak zawsze zastanawiam, jak wyglądała droga powrotna Izaaka i Abrahama, no bo nie wiem, czy syn, czy Izaak mógł ze spokojnym sercem patrzeć na swojego ojca. Nie ma mowy, tak? W naszych warunkach, w naszych takich uwarunkowaniach kulturowych, tego typu historie, no dobra, zażartuję sobie, może to nie będzie zbyt śmieszne, no to natychmiast myślę, że Abrahamowi odebrano by prawa rodzicielskie, albo zostałby Abraham w jakim, nie wiem, na przykład dostałby niebieską kartę, tak? Przemoc domowa i to w takim stopniu naprawdę patologicznym. Ale to jest Pismo Święte i kiedy pojawią się pytania na temat relacji Boga z człowiekiem, no to dostajemy bardzo czytelną odpowiedź. Bóg żąda od człowieka absolutnego posłuszeństwa. Posłuszeństwa, które zmierza już w kierunku takiej nieskończoności, że wręcz jest nie do utrzymania przez człowieka i niszczy go wewnętrznie. Nie ma takiej możliwości, żeby Abraham z lekkim sercem wracał sobie pogwizdując do domu. To jest wręcz niewyobrażalne. To jest niewyobrażalne. Ta opowieść nas uczy jeszcze jednej rzeczy. Jesteśmy w konflikcie pomiędzy prawami ludzkimi a prawami boskimi. Tak? Czyli coś podobnego jak w przypadku Antygony. Tylko że w Antygonie walczyli ze sobą ludzie, spierali się Kreon i Antygona. A tutaj mamy istotę boską, która bezpośrednio zwraca się do Abrahama, i mamy człowieka wraz z jego słabościami, przyzwyczajeniami, namiętnościami, obawami, strachem itd., itd. Ta opowieść niech nam też powie coś na temat wszelkiego rodzaju krawędziowości. Tak? Jeżeli jakakolwiek ideologia, jeżeli jakakolwiek religia, filozofia, cokolwiek, światopogląd będzie nakazywał ludziom składać ofiarę ze swoich najbliższych, i to nieważne, czy to będzie komunizm, czy to będzie jakaś religia monoteistyczna, to możemy się dalej zacząć zastanawiać, czy jesteśmy w dobrym miejscu i czy to jest dobre, że poczuwamy się do wspólnoty z ludźmi, którzy taką, a nie inną ideologię, światopogląd, ideę wyznają. Moim zdaniem, ale co ja się tam znam, moim zdaniem ta opowieść jest przerażającą historią. Ja bym tej próby nie przeszedł pomyślnie. Być może smażyłbym się do końca rzeczywistości w jakimś tam kotle ze smołą, ale miałbym przeświadczenie, że zrobiłem coś właściwego, coś czysto ludzkiego, tak? Nie mam zamiaru przekraczać swoich ludzkich uwarunkowań albo ograniczeń tylko dlatego, że jakiejś istocie tak się wymarzyło, zachciało. W tej opowieści odbija się być może również, tutaj teologia by się mogła wypowiedzieć, odbija się ofiara Chrystusa.
Tak, mamy też Boga Ojca i mamy Chrystusa. Mamy Izaaka i mamy Abrahama. Mamy ofiarę, którą należy złożyć, i mamy pewnego rodzaju zmartwychwstanie. Chrystus zmartwychwstaje dosłownie, oczywiście możemy w to nie wierzyć, no ale dobra, niech będzie, że zmartwychwstaje dosłownie. Natomiast Izaak zmartwychwstaje symbolicznie, ponieważ tuż przed zadaniem mu ciosu, a ręka Abrahama została powstrzymana. Jeżeli Wam się przydadzą do czegoś te moje rozważania, to bardzo jestem zadowolony. Zawsze dostaję jakieś dreszcze, kiedy czytam tę historię, bo wiem, że na pewno Abraham byłby ze mnie żaden. Trzymajcie się, pozdrawiam, do zobaczenia, usłyszenia.